Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Znajdujemy się aktualnie we wsi Sforlak, gdzie będziemy robić zadanie Wybraniec z Bogów, które to zresztą wy wskazaliście jako to kolejne poboczne, którym się zajmiemy. Jak tutaj wskazuje nam cel misji, mamy się udać do Udalryka i zapytać, gdzie jest Cerys. I to jest gdzieś tutaj zaraz kawałek obok, podejrzewam, że o, nawet w tej karczmie tutaj, to chyba jest karczma, wygląda jak karczma. A może nie? Nie, bo jest strzeżona przez wojowników. Witaj w domu Jarla Udalryka, z czcigodnego klanu Brokwar. Witaj. Chcę się widzieć z Jarlem. Lejdź. Jarl rozmawia jeszcze z wróżem. Zaraz powinien skończyć. Tylko pamiętaj. Patrz pod nogi. Czemu? Nasz Jarl nie lubi światła. Łatwo się potknąć. Okej. Mam kota zarzucić? Czy Jarl... Znowu miał proroczy sen. Moment, zaraz kończymy. Tak myślałem, że podsłuchamy jeszcze koniec rozmowy. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. To po co gadasz z wróżem? Jak sam chcesz interpretować sny. Szukam Cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki Craite. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. Pewnie będziemy musieli zabić węża morskiego, zanim ten Jarl złoży jakąś tam ofiarę. Pewnie w postaci, nie wiem, swojego syna albo coś. Dobra. Cerys, rozumiem, zejdzie tutaj na drugi plan i pewnie w ogóle zadanie będzie inne, żeby ją odnaleźć, a tu będzie chodziło o coś innego. Co mu się stało? To jest ważniejsze. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Jest na coś chory? Na uczcie u Kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... Wybacz, muszę do niego iść. A Cerys? Szukam Cerys. Nie wiem, popytaj ludzi. Świetnie. A pamiętacie, jak w Zatoce Sowe złapał nas storm? Graka sugeruje mi przejście tędy, ale to jest chyba wyjście po prostu na zewnątrz inną ścieżką. Łóżko zaraz przy drzwiach? Totalnie bez sensu. Dobra, robimy stąd wypad i mamy się udać po prostu do wioski, popytać o Cerys. Jest to tyle wygodnie, że nie musimy pytać przypadkowych wieśniaków, tylko gra od razu kieruje nas w odpowiednie miejsce. To powinno być zresztą opcjonalne. Ciekawe, czy jest opcjonalne. Podniesiemy sobie zadanie poboczne z tablicy, skoro już jesteśmy na miejscu. Zniknięcie Nilsa. Bardzo kręte są te ścieżki w tych wioskach, wszystko na takich dziwnych górkach, że im się chciało tutaj rozkładać. Dobrze, witam. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Jak co? Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Cerys. Szukam Cerys, córki Jarla Craite. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl, pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Berktory i Eirika. A kim oni są? Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Berktory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. No dobra, czyli pewnie znacznik nowy na mapie i lecimy... Pozdrów i pozdrów Cerys. Tak zrobię, tylko niech mi się zaktualizuje. Ten to wygląda mężnie. Nie to co ten mój ladaco Sven. Wiecie co, mamy jeden cel tutaj na górze. Na górze, jak tu się na górę wchodzi? Przepraszam. A tutaj! Dobra. Jakby syn Brana na tronie siedział, żaden czarny stopy na Skellige. Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź! Pogadamy przy piwie. Fajna wioska, wszyscy sympatyczni. Dziękuję, ale czas mnie rani. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Cerys. Cerys? Córki Krachan Craite? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Dobra, czyli tutaj ślepy zaułek. Dzięki, bywaj. Nie możemy browara obskoczyć z tym panem. Pies strażniczy. Dobra, kolejny cel jest tutaj. Okej, to jest kobieta wskazana przez tą poprzednią. Szukam kogoś. Ktoś dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. No nie o to chodzi, ale w sumie podpytajmy. To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? Jest na przykład piękna Weja, córka Bednarza, chociaż nie, ona ma krzywe zęby. O. No, ale Debora to co innego. Ona to ma ząbki proste jak od linijki, ale za to, no, brodawkę pod prawym okiem. Ale taka Maja, buźkę ma jak marzenie, tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie... Nie No dobra, to żeś mnie zachęciła. Szukam Cerys, wracając do rzeczy. Cerys. Tej chudziny? No oczęta owszem, jak u sarny, no i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem gdzie jest, a jej ojciec... tam niech stary Krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Porozmawiać. Porozmawiać. Dobra, bardzo ufna widzę żona. Okej, GPS-ior chce mnie wyprowadzić w pole. 130 kroczków, zaraz będziemy na miejscu. Dziwne, że sobie ścieżki nie wydeptali tutaj. O, jest coś. Zbliżamy się do drogi. Nie wiem, czy jest sens brać to górą? Chyba tak. Dobra, i to jest ten teren. Mamy ich tu znaleźć, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. O, fakt, to są utopce. A, on jest zupełnie na skalę na górze. Wszystko jasne. Dobra, złaś już, biedaku, nie bój się. Rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ja nawet nie słyszałem, jak wołał. Gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. No nie sądzę. Dobra, nieważne. Potrzebuję pomocy. Szukam dziewczyny. A skoro już raz mi pomogłeś, może dasz radę jeszcze raz. No, będę się musiał zastanowić. Mam na głowie połup, łatanie sieci, mało czasu na walkę z potworami. Tym razem nie chodzi o utopce, tylko o Cerys. Szukam jej. Dorodna dziewuszka, od razu widać, że z niebyle rodu. Była tu, nim wypłynąłem na połów. I gdzie poszła? O, dobra, najpierw o co pytała, potem dokąd poszła. Nie wiesz, po co tu przyszła? Pytała o coś konkretnego, czy po prostu rozglądała się po okolicy? Pytała o naszego Jarla i jego rodzinę. Okej, i co dalej? Gdzie poszła? Powiedziała, dokąd się wybiera? Obcemu to bym nie zdradził, ale myśmy przecież karku za siebie nadstawiali. Poszła do starego domu Udalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Dobra, to wszystko, dzięki. Pewnie tam już ją zastanę. Ale jest bardzo interesujące, że interesuje się dzieciństwem Jarla. Na jaki ona tam trop wpadła i po co jej to potrzebne? Dobra, 160 kroków, taki troszkę średni dystans. Moglibyśmy tą płotę wezwać, ale... Dobra, niech już będzie. Dawno się z płotką nie widzieliśmy. Niech nam troszkę potowarzyszy od czasu do czasu, nie? Nie tędy, tędy. Tędy, płocia. No i tak ja dystans mogę pokonywać. Jakby cię tu wykierować? Jakieś płoty. Skoczymy? Skoczymy, dobrze. Okej, zaktualizowało. Nie zsiadaj, nie zsiadaj, nie zsiadaj. Nie o to chodziło. Nie, no... Geralt. Oj, chłopaku. Dobra. GPS? Nie jestem do końca pewien. Nigdy nie zwróciłem uwagi. On pokazuje w ogóle dystans w linii prostej, czy po ścieżce? Chyba po ścieżce. Chyba jest na tyle fajny, że pokazuje po ścieżce. O kurde, to faktycznie bardzo stary dom. Myślałem, że taki normalny zamieszkany będzie, a tutaj mała ruinka. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Coś tu jest mocno nie tak. Świeże ślady, może to Cerys. Najprawdopodobniej. Trochę mnie te drzwi przerażają, ale na razie nie będziemy ich otwierać. Kurwa, jest. Jest Cerys. Podniosłem coś z niej? Straciła przytomność. Muszę ją stąd zabrać. Co to będzie? Dobra, wyniósł ją. Co się stało? Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz. Gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię pół żywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. No, po co weszłaś do domu? Co ty w ogóle kombinujesz z Jarlem? Po co tam weszłaś? Chciałam pomóc Udalrykowi. Rzeczywiście dziwnie się zachowywał, ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. I o co chodzi z tym mieczem? Dlaczego on jest taki specjalny? No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. No i pewnie coś złego się tam stało. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Zaplanowany? Zaczęła się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. No dobra, i co chciałeś zrobić z tym mieczem? Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. A skąd taki wniosek? Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw. Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewna. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Okej, a jak to wygląda? Kiedy zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. No i to ma jak najbardziej sens. Podejrzewasz, że Aki... Ale to trzeba sprawdzić najpierw. Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. Dobra, ja sobie zarzucam w takim razie... Yrden był na jakieś upiory, inne takie rzeczy, nie? Bo podejrzewam, że faktycznie może się tu zaraz coś dziwnego wydarzyć. Bulgocząca woda, no to jest jakieś... cholernie podejrzane. O, tu coś mamy. Klucz. Patrzcie, klucz. Klucz do piwnicy. Aaaa. Słyszycie? Słychać jakieś stworzenie. I gdzie jest ten miecz? Przepraszam bardzo. Boję się, że coś mi zaraz wyskoczy po prostu i zrobi, wiecie, szokera. Nie widzę żadnej klapy prowadzącej do piwnicy. O, tu jest! No. Zdecydowanie przydałby nam się kot. I już teraz rzucę sobie grom. Co tu jest grane? O fuck, o fuck, o fuck. Tu nic. Ach, Geralt, uważaj. Tu też nic. Myślałem, że coś rozświetlimy i coś się stanie, coś będzie widać. Ale niespecjalnie. Jeszcze jedna jest? Jeszcze tu jest jedna. Już macham na wszelki wypadek na ślepo, ale nie. Nic tu niestety nie widzę. Nie widzę też możliwości aktywowania czegokolwiek, więc po prostu wejdziemy na górę i zobaczymy, może coś czeka akurat. Na górze. Nie. Nie czeka. No ale okej, widzieliśmy przez chwilę cień czegoś, czego w pomieszczeniu nie było. Znalazłem. No to prowadź. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już ciebie. Z Jen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. No jestem bardzo ciekaw, co się dzieje, bo wyraźnie jesteśmy na jakimś tropie, ale chyba jeszcze nie do końca właściwym. Gdzie była ta chata? Ona była gdzieś na jakiejś górce chyba, nie? Mam nadzieję, że w tej chacie nie dało się zrobić nic więcej i czegoś ciekawego nie przegapiliśmy. Ach, dobra, tutaj. Jesteśmy już na miejscu prawie. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Dobra, co tu się stało? Co ci się stało? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją Bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Bez sensu. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Dobra, tak w sprawie tych głosów to mamy pewną teorię, wiesz? Głosy bogów. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... I będzie zaraz źle. Bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Nie obawiaj się, jesteśmy z tobą. I obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj Wiedźmina, Jarlu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić Brokwar jego szczątkom. Nie. Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Okej. W takim razie w drogę. Uciec tutaj, podejrzewam, że nikt nie będzie miał pretensji, jeśli takową sobie pożyczę. I udamy się bezpośrednio na miejsce, w którym zginął Aki. Dobra. Wiatry mi sprzyjają, zaraz będziemy, widzę, na miejscu. Chwileczkę to tylko potrwa. Myślicie, że tędy przypłynę? Powinienem chyba, nie? Dobra, nie będę może korcił losu, przypłyniemy skały z lewej strony. Na wyspie jest ukryty skarb, chętnie zaraz się tam przejdziemy. Dobra. Jesteśmy na miejscu, idziemy nurkować. Coś tam pływa, będziemy musieli uważać. O! O! Cholerstwa przyleciały. Padła pod wodę. Dawaj nura. Trafiona, zatopiona. I rozgląda się za ciałem Akiego. O! Mamy chyba. Szybko na nie trafiliśmy. No i ciekawe, czy to coś zmieni. Mam pewne podejrzenie, że nie. To coś jeszcze jest, ciekawe. Zamknięte potrzebujesz klucza. O cholera, wiecie co, wynurzmy się szybko, żeby odetchnąć powietrzem. Skąd mógłbym wziąć klucz? Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Nie, czas zrobić nura i poszukać klucza. Skrzynia jest pod nami. Chyba że zwłoki mogę jeszcze raz zbadać, co wy na to? Nie, nie mogę. Nie mogę totalnie nic z nimi zrobić. Jeszcze spróbuję tu tylko za górką. No trudno. Nic tu nie widzę. Wracamy na łódź. Wracamy do przystani. Idziemy do Udalryka. Albo nie. Najpierw się bójnę po ukryty skarb, bo czemu by nie? Jak już jesteśmy na miejscu. Dawno nie zaglądaliśmy na takie właśnie miejsca poboczne. Dobra. Skarbik jest tutaj. Ja sobie wezmę czaszkę. A przy nim mamy zapiski klucz z przyczepionym kółkiem. Była również jakaś notatka. Zajrzyjmy do niej. Zobaczmy, co skrywa jej treść. I czy jest to klucz oczywiście tej skrzyni pod wodą. Krzywy maszt wskazuje skarb, ale byle głupiec go nie znajdzie. Krzywy maszt wskazuje skarb. Gdzie jest maszt? Dobrze, czyli faktycznie chodzi najprawdopodobniej o tą skrzynię pod wodą. Zupełnie przypadkiem znalazła się ona... tutaj. Zupełnie przypadkiem znalazła się ona... w miejscu ważnego questu. Och, jak pięknie. Dobra, wynurzamy się i trzeba szybko sprawdzić, co takiego znaleźliśmy. Aha, to się siada tylko z jednej strony. Ekwipunek, nie mapa, odblokuj się tam. Okej, lepsze buty, to już coś. Znaczy buty, spodnie, przepraszam. Będę musiał niedługo się przejść do jakiegoś sklepu i posprzedawać trochę tego cholerstwa. Dobra, ciśniemy. Jest przystań przed nami. No i ciekawe, mam prawdę mówiąc podejrzenie, że głosy wcale nie opuszczą głowy Udalryka, a okaże się, że chodzi o coś innego i dopiero zaczniemy teraz na poważnie drążyć ten temat. Jesteś obcy, wasz swe kroki. O, fuck! Słyszeliście to? Wstyd mi. Ale czemu? Czemu to zrobiłeś? Co się stało? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola bogów. To ofiara za Akiego. O ja pieprzę. Kiedy przemówili? Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. A co dokładnie ci powiedzieli? Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś Akiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Czy widziałeś ich kiedyś? Bo mi się też objawili. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Czy zawsze to tylko cień? Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. I zawsze chcą w ofierze cierpienia, tak? Zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. Dlaczego niby bogowie nie lubią światła? Nie wydało ci to dziwne? To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Dobra, Cerys, zwijamy się stąd, z tym wariatem więcej nie gadam, teraz musimy ustalić jakiś plan. Czy jego cień się zniekształcił? Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. Mogłem zatrzymać sobie miecz. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. O ja walę, ale to się dobrze zapowiada. No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Można spróbować go oszukać? Wydaje mi się to dużo ciekawsze i... No bo jeśli zrobię to po wiedźmińsku... Nie wiem, wyczuwam, że Jarl zazna jakiejś bolesnej krzywdy albo być może nawet śmierci, a... Próba oszukania takiego stworzenia wydaje się bardzo ciekawym podejściem do tematu. Ja bym podjął się właśnie tego. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. No nie, nie w ten sposób w życiu. Rozumiem, że został oszukany, będzie musiał odejść. Aha, w ten sposób. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś Udalryka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? Udalryk może nie przeżyć? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawił Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. No a co z tą drugą metodą? Hima bardzo trudno oszukać. Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może o nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. O co ci chodzi z Yennefer? Muszę zapytać. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Ciekawe, bo w sensie, wiecie, wiedźmin już się nie słucha w ogóle Yennefer, tak? W sensie jakoś ich drogi się mimo wszystko rozeszły. I poprzednie questy też pokazują, że Yennefer zawsze nie stawia na swoim. I żeby ci udowodnić, że się mylisz, mam cię teraz posłuchać. Dopóki nie mam na imię Yennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. O Boże. Pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. No dobra, niech będzie. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leże Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Spotkamy się na miejscu. Lepiej spotkajmy się na miejscu. Chcę coś załatwić po drodze. Dobrze, do zobaczenia. Ach, no to będzie ciekawe. To będzie ciekawe, faktycznie dobry quest mi wybraliście. Myślę sobie, na dzisiaj chyba skończymy, bo to jest dobry moment przestankowy. Zaliczyliśmy pewien etap, zobaczyliśmy, że nasz pierwszy plan nie wypalił. Mamy już pomysł na drugi plan. Muszę się zastanowić teraz, jak oszukać Hima. Geralt sam mówi, że to nie będzie łatwe i wierzę mu, że to nie będzie łatwe. Także cóż, na dziś to wszystko. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!